Hejka, hej, tylko bez słówka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj spojrzymy sobie na te same pytania, na które odpowiadałem już podczas vlogmasów. Dzisiaj jest tutaj trochę powrót do przeszłości, chociaż to nie aż takiej odległej, oczywiście, to nie cały rok, ale jestem ciekaw, czy mi się tutaj zmieniły postrzeganie na jakieś tematy, także nie prosiłem was o przygotowanie nowych pytań, ponieważ dzisiaj odpowiemy sobie na te same. Będą też również moje reakcje na jakieś tutaj pytania. Może się gdzieś zaskoczę, bo jednak ja w sumie nie wiem, czy aż tak często zmieniam zdanie. Może tak, no dobra, zobaczymy. To jest mój znienawidzony ship z Ninjago To. No i tutaj myślę, że tak samo odpowiedziałem jak teraz. Po pierwsze, ja się nie lubię się wypowiadać negatywnie na jakieś tematy, aczkolwiek najmniej lubię ship Lokita, tak? Ja mówiłem już to od dawna, że jestem fanem, bo po pierwsze i Harumi, i Lorumi, dlatego Lokita naprawdę w grę no nie wchodzi, nie. O, właśnie tak, dobrze. Dobrze, czyli odpowiedziałem tak samo. Jest to poprawna odpowiedź. Czyli w sensie poprawna, no po prostu nic się to nie zmieniło na ten temat. Okej, okay, teraz mam kolejne pytanie. Jaka była twoja ulubiona zabawa na śniegu? Okej, okay. Jaka była twoja? No, ja chyba najbardziej to lubię zjeżdżać z sanek, chociaż to już tego dawno nie robiłem. I no nie wiem, czy bałwana budować, chociaż ja tak nigdy w sumie nie budowałem. To można powiedzieć, że też te sanki. Jestem ciekaw w sumie, jak ja na to odpowiedziałem, bo teraz to szczerze nie jestem pewien swojej odpowiedzi. Myślę, że to jest dalej zjeżdżanie z sanek. Okej, czyli odpowiedziałem tak samo jak teraz. Która czołówka moim zdaniem z niczego jest najlepsza? Tutaj wiem na ten moment, że sezon 10 na pewno i to już od dawna naprawdę uwielbiam to. Taka mała ciekawostka, w tym intrze Harumi się w ogóle odezwała jako pierwsza i chyba no, też chyba jedyna postać z intra, która właśnie wypowiedziała jakiekolwiek słowo. No ale jeszcze też lubię mega z 7 i z 16 też mega lubię ten taki tutaj kryształ, też mi się mega podoba. Okej, czyli odpowiedziałem znowu tak samo. No tutaj myślę, że tutaj aż tak się chyba nie zmienię pod takimi względami, aczkolwiek zobaczymy teraz, ponieważ na to pytanie teraz, no ja znowu nie jestem pewien, która scena w niczego mnie najbardziej zaskoczyła. Znaczy tak, myślę, że powrót Harumi mimo wszystko. Znaczy powiem ogólnie tak, że ja wiedziałem, że Harumi powróci, też już myślałem od dawna, że to będzie właśnie ten wysłannik kryształowego króla się nim okaże. Ale jednak to było trochę takie zaskakujące z jednej strony. Oraz druga, myślę, że... No i właśnie tutaj... Tak, ja bym chciał powiedzieć w sumie dwie. Myślę, że to mogło być to, jak Harumi... tutaj, znaczy ja by ogólnie bardzo chciałem właśnie, żeby Harumi pomogła tutaj Lloydowi i tak dalej. I to się w końcu wydarzyło, czyli wtedy, kiedy się o niego martwiła w tym odcinku, jak mu powiedziała, że nie przeżyje z upadku z tak wysoka. I ogólnie, kiedy też okłamała kryształową radę i wybrała właśnie, żeby sama się dostała do Lloyda. Okej, okay, znowu tak samo. Najbardziej ulubiony sezon, no to oczywiście będzie to dalej sezon 16, sezon 8, sezon 9 oraz sezon 12. Ale również bardzo lubię 8, 9 oraz 12. Ciekawe dlaczego? Która postać z tego jest moim zdaniem najlepsza? Jeżeli chodzi o najzabawniejszą postać z Ninjago, to myślę, że będzie to chyba dalej Jay. I z tego co pamiętam, to w tym odcinku tak samo odpowiedziałem. Także myślę, że no Jay, tak. O, jeszcze powiedziałem o małym Wu. Tutaj tego nie powiedziałem, także no takie pół punkta, takie tutaj bym sobie dał. Co nam zmienił w sezonie 16?
Myślę, że byłoby to, że Harumi od początku byłaby dobra. Ona by moim zdaniem, w sensie, no gdybym ja sobie pisał scenariusz do sezonu 16, to myślę, żebym zrobił ją już od razu dobrą. Oczywiście, jeżeli by było tak, żebym chciała być choć na chwilę zła, to zrobiłbym na pewno ten wątek, który, że to Mroczny Władca miał nad nią kontrolę i tak naprawdę no, nie była pewna tego, co robi. I to też to tutaj właśnie moim zdaniem jest do tej pory wątek, który powinien być poruszony, moim zdaniem. Także to by były takie moje dwie odpowiedzi. Myślę, że zmieniłbym to, że byłby oczywiście posterunek na końcu lot. No i tu jeszcze powiedziałem oczywiście o pocałunku, ale również tak samo sądzę też do tej pory, bo no brakowało mi tego, no a ja jestem mega fanem shipu Lorumi, także no mam nadzieję, że jeszcze ich kiedyś razem zobaczymy. Do tego pytania, czyli mój taki ranking postaci z Ninjago, ale bez Harumi, to tak jak tutaj na pierwszym miejscu dalej by była Sally z Lloydem, na drugim miejscu mamy N-Pop Girl, oraz do tego też bym dodał w sumie Sorę. Ja mega też Sorę właśnie lubię, a tutaj wtedy jeszcze jej nie było, teraz już jest, dlatego dajemy ją również na dwójkę. No a resztę bym chyba nie zmienił, no na trzy Coco, czwórka Nia i piątka Tak, Wania. moi drodzy, ja ten filmik jeszcze nagrałem w październiku, no ale on tam jeszcze siedział tutaj w moim tutaj telefonie i nie był tutaj zmontowany aż tutaj do grudnia. Także bardzo długo czasu, aczkolwiek w końcu się on tutaj dzisiaj pojawił. No i otwieramy sobie oczywiście kalendarze adwentowe. Dzisiaj mamy dziesiątkę i już widzę tutaj dziesiątkę w kalendarzu Lego Star Wars. Okej, bierzemy, wyciągamy zawartość i jeszcze sobie otworzymy w tej tutaj scenie kalendarz z Wedla, chciałem powiedzieć z Milki, bo w tamtym roku było z Milki. Dziesiątka, dziesiątka, dziesiątka. O, tutaj mamy. To otwieramy. To jak zawsze troszeczkę ciężej nam się to otwiera. No, może jakoś się to uda. Okej. Okay. I mamy już chyba po raz trzeci pod rząd Renifera. Tak się prezentuje dzisiejszy prezent. Tutaj tak troszeczkę jest tutaj trochę rozbujany, ponieważ dopiero go tutaj położyłem. To i co? No i ocenka naprawdę spoko, git, Okej, bardzo fajnie. okay, no to miłego dnia, wieczoru. Nie wiem, jak tam, kiedy to wy to oglądacie. Aczkolwiek do zobaczenia już jutro. Cześć!